Jest szansa, że kiedyś przeglądając internet natrafiliście na ten film. Tak jest, przed wami Shaye Saint John, czyli jedna z bardziej niepokojących postaci, jakie kiedykolwiek pojawiły się w internecie. Ale czy wiecie, skąd właściwie wzięła się ta postać i skąd pochodzą filmy, na których ta jest ukazana? A także jakie głębsze znaczenie ma to wszystko? Kim jest Shaye Saint John, jaka jest jej historia? Oraz co pokazują okropne kasety z nią związane? I jak przerażającą historię mogą one kryć? W dzisiejszym odcinku właśnie tym się zajmiemy. Przed wami cała prawda o Shaye Saint John. Siema, Mondar z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Jeszcze nim zaczniemy, jeśli możecie wpadnijcie na mojego Instagrama, linkę macie w opisie tego filmu, będzie mi naprawdę mega miło, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Jeżeli siedzieliście w tej trochę mroczniejszej sekcji internetu jeszcze dobre 4-5 lat temu, to Shaye Saint John możecie znać chociażby z tego jednego najbardziej viralowego filmu. Otóż w tamtym czasie, kiedy jeszcze straszny content trzymał się względnie dobrze, ale cały czas był tak gówniany jak w większości jest obecnie, kiedy absolutnie wszyscy youtuberzy nagrywali o tym samym i kradli z dokładnie tych samych źródeł, co zresztą do dzisiaj się nie zmieniło, musieli chociaż raz mieć ten konkretny film o Shaye Saint John w swoim filmie i mówili na jego temat dokładnie to samo. To jest straszna postać strasznego, opętanego manekina, a ten film jest straszny i pochodzi z dark webu. No, nie zgodzę się, bo było trochę inaczej. Ale sami już bardzo dobrze wiemy, jak słaby, marny i leniwy w większości jest straszny content, a zwłaszcza w Polsce. Od czasu tamtego filmu praktycznie nic się nie zmieniło, z tą różnicą, że co niektóre osobniki zaczęły podkradać od trochę innych kanałów, które bardziej siedzą w obecnych trendach. Aczkolwiek non-stop podjebywanie filmu i jedynie zmienianie chociażby tekstu na miniaturce bądź koloru z zielonego na czerwony wcale nie sprawia, że jesteście hiperoryginalnymi twórcami tych materiałów. Stary, wysil się trochę, chociaż własną miniaturkę zrób. Nexu jest bardzo agresywny, ale nie grzeszy rozumem. Jak widać na filmie, Nexus nie przewidział, że będzie widoczny od spodu. Czasami nie ma nic lepszego niż usiąść sobie na kanapie i czerpać dużą Nigdy ich nie zniszczyli, żeby nie uwolnić demonicznej energii ze środka. No i jeszcze zarabiali na biletach wstępu. Ale skąd mieli to wszystko? Jak wcześniej mówiłem, Annabelle była tylko ich pierwszą. W każdym razie powróćmy do tematu już w właściwy sposób i żeby nie być jak tamte osobniki, powiem wam tylko, że materiał jest inspirowany filmem Tuva na temat Shaye Saint John, którego tematyka na tyle mnie zaintrygowała, że po prostu muszę samemu skomentować ten temat, w razie czego linkacza do inspiracji / źródła macie w opisie, no bo przecież wypada pozostawić link do oryginału w opisie. Prawda, Nexu? No. Dzięki, że się zgadzasz. Więc to nagranie Shaye Saint John jest tylko jednym z kilku. Jest jednocześnie tym najbardziej popularnym, aczkolwiek z tyłu głowy trzeba mieć, że tych nagrań było więcej, znacznie więcej i wszystko skupiało się właśnie wokół postaci znanej jako Shaye Saint John, aczkolwiek żeby bardziej zrozumieć, o co z nią właściwie chodzi, pierw muszę pokazać wam, kto jest twórcą tej postaci i wszystkich kaset, na których się ona udzieliła. Otóż poznajcie prawdziwego, totalnego, filmowego Kanye Westa. Przed wami Eric Fournier. Był on aktorem, producentem oraz twórcą filmów, urodzonym 2 września 1967 roku i spod jego ręki właśnie pochodzi chociażby Shaye Saint John z 2004 roku, o czym pogadamy sobie trochę później, ale również wychodzi na to, że to on jest autorem niejakiego Max Headroom Pirating Incident z 1987 roku, który już najpewniej dobrze znacie, jeżeli również siedzieliście swojego czasu w strasznych tematach. Tak, to jest dokładnie ten film, gdzie telewizja rzekomo została zhakowana i wówczas pojawił się ten ziomek mówiący jakieś głupoty. Ziomek, nawiasem mówiąc, Max Headroom właśnie. Generalnie to jest troszeczkę grubszy case, który też kiedyś chciałem zbadać przy okazji oddzielnego filmu. W każdym razie wychodzi na to, że Eric Fournier jest właśnie autorem tego 2-minutowego filmu, a jednocześnie stoi również za Shaye Saint John. Więc jak widzicie, twórca z niego naprawdę interesujący. Więc teraz może przejdźmy do jego najpopularniejszego dzieła oraz całkiem mrocznej historii, która się za nim kryje. Jak pewnie możecie się już domyślać. Zatem przenieśmy się do wczesnych lat 2000, kiedy Eric, tworząc filmy, wykreował postać znaną jako Shaye Saint John. Postać, którą definiowała jej bardzo tragiczna historia. Była modelka Shaye, straciła obie ręce i nogi i spędziła kilka miesięcy w szpitalu po incydencie, w którym została potrącona przez pociąg. Ma lolkowe kończyny przypominające manekina zamiast tych amputowanych i potrzebuje wózka inwalidzkiego. CIA poddało ją eksperymentom kontroli umysłu, kiedy była w szpitalu. czyniąc ją najbardziej zaimplantowaną osobą na świecie. To był background historii Shaye Saint John w twórczości Erika. Background, ponieważ później pojawiła się już historia właściwa, którą widzowie mogli oglądać na stronie o nazwie Live Journal, gdzie to Eric publikował swoje filmy właśnie opowiadające o Shaye Saint John. Czemu Live Journal? Nie wiem. Otóż wychodzi na to, że jest to rosyjski portal społecznościowy, którego użytkownicy w sumie poruszają naprawdę dowolne tematy. Wybór akurat tego konkretnego był trochę dziwny, ale okej, nie będę się z nim kłócił. Same filmy, które Eric publikował, były dziwne. Bardzo. Nie dość, że sama ich tematyka była dziwna, która skupiała się właśnie na modelce po tragicznym wypadku, która teraz jeździ na wózku inwalidzkim i ma kończyny manekina zamiast własnych. No i tak dalej, przed chwilą powiedziałem wam całą resztę. To było to wszystko naprawdę niesamowicie dziwnie nagrane i zmontowane. Miało naprawdę ciężki, mroczny klimat, który objawiał się niezwykle chaotycznymi cięciami, czy bardzo nieprzyjemną kolor korekcją. W sumie to jeżeli czujesz dyskomfort podczas oglądania tego, to absolutnie nic dziwnego. Stary, kompletnie cię rozumiem. Aczkolwiek to była dopiero pierwsza faza Shaye Saint John, ponieważ póki co to były po prostu amatorskie filmy kręcone przez Erika i publikowane w internecie. Później zrobiło się sporo ciekawiej, kiedy niejaki Carl Crew, czyli amerykański aktor, artysta, scenarzysta, właściciel okolicznego klubu w Kalifornii, no po prostu osoba z branży, zobaczył jeden z filmów z Shaye Saint John i na tyle mu się to spodobało, że później z Erikiem sam się skontaktował, a owocem tej współpracy było powstanie więcej nagrań z Shaye Saint John, czytaj Shaye Saint John Triggers. Eric właśnie lubił filmy te nazywać mianem Triggers. Czemu? Nie wiem, ale jak chodzi o triggerowanie się czy coś, to możliwe, że coś w tym jest. Gdy miał to przetłumaczyć na polski, wyszłoby wyzwalacze, co chyba nie ma sensu. Więc pozwólcie, że będę mówił przez resztę filmu nagrania, ewentualnie, nie wiem, triggersy czy coś. Jeszcze zobaczymy. W każdym razie liczy się to, że triggersów z Shaye Saint John powstało więcej i ponoć poza kamerami istniała nawet dokładna relacja pomiędzy Ericiem a Shaye, tylko że Shaye była manekinem potrzebnym do jego filmów, a Eric rozmawiał z tym manekinem? No, to brzmi trochę dziwnie, ale wejdźmy w to trochę dalej. Jakiś czas później, 1 lutego 2002 roku, premierę miał jeden z filmów z Shaye. Jego nazwa to Shaye Saint John Trigger Turkey Day. Wybierał ją mieć nawet w New World Theatre w Los Angeles. I w sumie, jak nie ciężko zgadnąć, reakcje były naprawdę ciężkie i brutalne, a sam film został zbanowany. Szkoda, ale rozumiem. Swego czasu ludzie zastanawiali się też, kto właściwie zakładał kostium Shaye Saint John. Najpewniej był to Eric, chociaż nigdy, nigdzie na 100% potwierdzone to nie zostało. W każdym razie, jeżeli chodzi o temat osób powiązanych z tworzeniem Shaye Saint John i chociażby co do faktu, kto tak naprawdę zakładał ten kostium, bo to, że był to Eric, jest prawdopodobne, ale nie jest potwierdzone, to jest naprawdę mega zagmatwany i confusing temat. Póki co po prostu nie wiemy wielu rzeczy, pewne daty się do końca nie zgadzają, jak chodzi o jakieś bliższe relacje pomiędzy konkretnymi momentami. Po prostu powiedzmy, że z racji braku dokładniejszych informacji po prostu przemilczmy ten temat, zostawmy go jako taką niewiadomą, bo inaczej się nie da. Idąc dalej, w 2004 roku wszystkie triggery Shaye Saint John zostały wydane na DVD. Na początku jako po prostu kompilacja triggerów Shaye Saint John. Późniejsze edycje zostały już przemianowane jako na Shaye and Kiki, o tym trochę później. Jak widzimy z napisów producentów na początku, zostało to wydane przez IndyCam Pictures. I nawet oglądając sam trailer, to jest, stary, tak dziwne, że... Jo, broski. No tak, dziwne. W każdym razie wspominam o tym fakcie, ponieważ pewnie o tym nie wiedzieliście, ewentualnie mogliście o tym nie wiedzieć, ponieważ Shaye Saint John w głównej mierze znacie najpewniej z internetu. I to absolutnie nic dziwnego, ponieważ w 2006 roku wszystkie triggery Shaye Saint John zostały przesłane właśnie na kanał na YouTube, po prostu znany jako Shaye Saint John, co więcej przez samego Erica Fourniera. Nie wiemy do końca, dlaczego to zrobił, wiemy na pewno, że był to całkiem dziwny ruch, ponieważ hej, najpierw mogłeś zarabiać na swojej rzeczy, ponieważ była sprzedawana na kasetach albo na DVD w małej liczbie egzemplarzy, ale jednak, a później zdecydowałeś się puścić je wszystkie na free platformę. Idąc dalej, w 2008 roku Eric poznał niejakiego Larry'ego Wessela, który był na tyle blisko niego, że nagrał nawet film dokumentalny Eric and Shaye, który przedyskutujemy trochę później. A celem powstania tego dokumentu było przybliżenie twórczości Fourniera szerszej publiczności, żeby wszyscy skumali, o co z tą Shaye Saint John chodzi. Później, 25 lutego 2010 roku, niestety Eric Fournier zmarł. w wyniku przegranej walki z uzależnieniem od alkoholu. Miał wówczas zaledwie 42 lata. Jeżeli chodzi o jakieś późniejsze daty, które mogłyby nas interesować w kontekście całości, to w którymś momencie kanał Shaye Saint John został usunięty. Nie do końca wiadomo, kiedy to było, ale obstawiam okres od 2015 roku do końcówki 2017 roku, ponieważ 1 stycznia 2018 pojawił się Shaye Saint John Archives, czyli kanał, który był archiwum reuploadów filmów z Shaye Saint John. Samych filmów jest tutaj 57 i tak, to są dokładnie te same filmy, które wcześniej były na kanale oryginalnym. I pojawienie się tego kanału to bardzo ważna poszlaka w całej tej sprawie, ponieważ mamy co oglądać, a gdyby nie to, to by trzeba było kopać głębiej. Bardzo fajnie, że takowy kanał powstał, chociaż wszystkich triggerów tutaj nie ma. Uff, dobra, przejdźmy już do właściwej części materiału. Podsumowując to wszystko, Eric Fournier we wczesnych latach 2000 tworzy postać znaną jako Shaye Saint John, która to jest główną bohaterką serii jego filmów znanych jako Shaye Saint John Triggers. Sama Shaye była byłą modelką, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w którym została potrącona przez pociąg, straciła wszystkie kończyny. Teraz musi poruszać się na wózku inwalidzkim oraz w miejsce utraconych kończyn. Ma kończyny manekina plus nosi maskę manekina. Jej mózg ponadto został wyprany przez CIA i teraz jest pod pełną kontrolą. Jest to najbardziej zaimplantowana osoba na całej planecie. W 2006 roku filmy zaczynają pojawiać się na YouTube, gdzie Eric zyskuje coraz większą popularność, ponieważ jest po prostu straszny, po czym odchodzi w 2010 roku. Mając to wszystko za sobą, przejdźmy do właściwych filmów i je przeanalizujmy. To jest zdecydowanie ten moment, kiedy powinienem wyciągnąć swój egzemplarz płyty bądź kasety z Shaye Saint John. Jest tutaj pewien problem, nie posiadam tej kasety. Jakiś czas temu przeleciałem sobie przez eBaya oraz przez Amazona w poszukiwaniu może jakiegoś ostatniego egzemplarza. Problem w tym, że wszystko jest absolutnie wyprzedane. Totalnie nie ma jak zdobyć jakiejś pojedynczej kopii, plus nawet jakby była, to one chodzą stary po $300, czyli no dajesz kafla za coś takiego. No kolekcjonerka to jednak kolekcjonerka. No w każdym razie na całe szczęście mamy wszystkie triggery na YouTube, ewentualnie w innych miejscach internetu, plus chociażby film Tuva, w którym to znajduje się cała zawartość płyty, więc tu my nie musimy jakoś bardzo kopać, po prostu przestaje wam to, co udało nam się znaleźć, a jest tego całkiem. I skoro już te totalne, całkiem nudne, ale jednak podstawy mamy za sobą, przejdźmy do części głównej, czyli do triggerów, teledysków i ogólnie do całej twórczości Erika związanej z Shaye Saint John, a naprawdę będzie o czym mówić, bo to całkiem mocny temat. Zatem samo DVD rozpoczyna się od swego rodzaju menu, w którym to Shaye mówi nam, że możemy wybrać jedną spośród trzech opcji, albo triggery, albo teledyski, albo jakieś specjalności. No i powiedzmy, że będziemy lecieć od samego początku, czyli od triggerów, czyli od tego, co interesuje nas absolutnie najbardziej. So, zaczynamy od pierwszego triggera, o którym już trochę wspomniałem w tym filmie. Czytaj odcinku, w którym Shaye zostaje zaproszona na imprezę z okazji Dnia Indyka, która odbywa się wieczorem. W tym odcinku pojawia się również, no nie wiem, przyjaciel Shaye, znany jako Potty Sunlamp. Chwilę później widzimy Shaye przygotowującą się właśnie na imprezę i po upływie pewnego czasu Shaye jest kompletnie spalona i twierdzi, że potrzebuje dużo, ale to bardzo dużo zimnego kremu, cold cream, do twarzy. Poznajemy tutaj również lalkę Kiki, czyli przyjaciółkę Shaye. Następnie już sama Shaye wybiera się na imprezę, a jeszcze dodam, że w tle słyszymy w kółko powtarzające się zdanie wypowiadane przez pewną kobietę. Generalnie ciężka sprawa. Sam trigger kończy się w momencie, kiedy Shaye jest już na imprezie i jest po prostu strasznie głupi, jak zresztą całe Shaye Saint John. Jeżeli staraliście się to jakoś logicznie przetrawić, to weźcie tego nie róbcie, bo się nie da. W związku z czym przejdźmy od razu do triggeru numer 2. Zatem wszystko zaczyna się od Shaye narzekającej, że jej przyjaciele bardzo nie przepadają za Kiki i woleliby, gdyby nie pojawiła się w jej życiu. Za to Shaye ją bardzo lubi i dziękuję Kiki za jej obecność. Następnie Shaye rozmawia przez telefon ze swoją matką i ponownie przedstawia problem jej przyjaciół, którzy nie lubią Kiki, ale ona ją lubi. Ja nie wiem, ale to jest tak totalnie koślawo zmontowane w ogóle. I hate all them Kiki. I hate Susan or bratty friends. My friend, Shaye. Kiki? Yeah, I was there. They all got jealous when I took out my doll. Yeah. I heard someone say, don't let the kids see it. I mean, why need the kids to see it? Swoją drogą, tytuł tego triggeru to ta lalka jest piękna. That doll is beautiful. Całość kończy się taką kartą D-endową. No, prawdziwy artysta za tym stoi. Że chyba od razu przejdziemy do triggeru trzeciego. Przejdźmy więc do triggeru trzeciego o nazwie Moce. I tutaj zaczyna się robić ciekawie, ponieważ właścicielką tych mocy jest Kiki, która jest niczym Eleven ze Stranger Things. Najprościej mówiąc, Kiki sprawia, że rzeczy lewitują, ponieważ ona tego chce. Po prostu, wiecie o co chodzi. W ogóle te odcinki są takie strasznie irytujące, ponieważ każda z postaci ma taki dziwny pitch na głosie. Ogólnie high-pitchowy głos, czyli jakby ktoś nie wiedział, wysoki, taki na maksa, Alvin i wiewiórki style, to jest mega irytująca rzecz, tym bardziej jak jest tak abuzowany jak tutaj. Samemu ciężko mi się tego słucha. No, w każdym razie trzeci trigger tylko rozwija lore, że Kiki ma moce. Czwarty trigger nazywa się Łazienka. I w tym odcinku Shaye znajduje się w łazience, ale Kiki cały czas wali w okno, więc Shaye zaczyna panikować. Następnie przechodzimy do triggeru piątego, czyli games.com. I generalnie, żeby wam to jakoś sensownie opisać, żeby powiedzieć o co chodzi, nie mówiąc o co chodzi, to mamy tutaj do czynienia z sesją zdjęciową Shaye dla simpów w internecie. Po prostu jest to tak głupie i tak źle się to ogląda, że nie wiem, jak można wpaść na coś takiego. Przejdźmy dalej. W odcinku 6 widzimy kolejną nonsensowną rozmowę Shaye z Kiki przez telefon. Warto tylko wspomnieć, że pod koniec Shaye wpada w panikę i robi kolejne głupie rzeczy. Wszystko z powodu, że Kiki została zamknięta w walizce. Teraz, stary, ja nie wiem jak mam to opisywać, nie? Trigger 7 jest już trochę ciekawszy. Głównie przez to, że montaż jest taki jakby mroczniejszy i to nie wygląda jak stek bzdur, aż tak głupi jak poprzednie odcinki. W pewnym momencie mamy jakieś ujęcie, które mocno przypomina to z początku pierwszego Halloween, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Później macie ponadto najlepszy jumpscare jaki może być. Tak, to był dokładnie ten jumpscare. Co, wystraszyliście się, nie? Bo ja tak. Dowiadujemy się, że Kitty Candy jest straszna. No i poza tym to dowiadujemy się, że żeby karmić kota, nie? Więc to jest akurat dobra lekcja, jak macie kotka w domu, to go nakarmcie. Jezus, o czym ja nagrywam? W triggerze 8 najpierw Shaye jest w lesie i gada głupoty, po czym jest w jakimś pokoju ze specyficznymi światłami z Kiki i też gada głupoty. Odcinek 9 to dalej stek podobnych bzdur. Odcinek 10 jest poświęcony osobie Andy'ego Warhola, który na przykład był znany ze Studia 54, w którym chociażby gościł Michael Jackson. Dokładnie mowa tutaj o nowojorskim klubie nocnym. I okej, wiecie co, opisywanie kolejnych triggerów totalnie nie ma sensu. Powiem tak, kiedy zacząłem się zgłębiać w ten film, spodziewałem się czegoś więcej, ale wychodzi na to, że jeżeli nie wgryziesz się trochę głębiej w to, co te triggery pokazują, to jest to głupie as fuck. Ale spokojnie, mamy jeszcze do ogarnięcia teledyski, które będą jednak głupsze, więc może teraz przejdziemy do nich. Więc zacznijmy od pierwszego teledysku, czyli Dangerous and Filthy. Jakby ktoś to zastanawiał, to tak, to stąd wziął się Filthy Frank. I w tym odcinku widzimy lalkę imieniem Kristen, która także wykorzystuje swoje moce, żeby zdenerwować Shaye, czy tam ją przestraszyć. Pozwólcie, że nie będę opisywał teledysku drugiego. Wygląda on tak. Następnie w kolejce jest Kiki A, czyli jeszcze bardziej bezsensowny teledysk w porównaniu do wszystkiego, co widzieliśmy dotychczas. Jest to po prostu strasznie głupie. Kolejny teledysk też jest bezsensowny, ale posiada kilka ujęć z triggerów. W tle natomiast słyszymy powtarzane w kółko zwab dzieci do bezpiecznego i rozsądnego. Za to ostatni teledysk wygląda w ten sposób. Nie wiem, co je właśnie skomentowałem, ale jeszcze został nam dodatkowy content, więc może przejdźmy do niego. Zatem w kontencie specjalnym mamy chociażby easter eggi, więc zobaczmy to. I tak, na początek mamy tutaj film, który jest prekursorem przyszłego kontentu Freeza, ponieważ Eric już w 2000 roku, no 2002-2004, przewidział, że w przyszłości modne będzie kąpanie siebie albo swojej dziewczyny w basenie z kulkami. I w tym filmie Shaye kąpie się w basenie z kulkami. Prawdziwy trendsetter, on wyprzedził trendy stare o 16 lat. A dobra, to jest dziwne. Mamy 4 easter eggi, więc zobaczmy, co przedstawia który. Ja przestałem brać to na poważnie jakoś po drugim triggerze, jak to komentuje teraz. So, w pierwszym easter eggu widzimy Shaye, która maluje się przed lustrem w dość niecodzienny sposób. Dowiadujemy się m.in., że ta ma bardzo zawalony dzień, ponieważ musi chociażby nakręcić reklamę. Dowiadujemy się również, że spadając ze schodów wybiła sobie zęby. W kolejnym easter eggu Shaye pokazuje swoje nowe fryzury. No i kilka kolejnych easter eggów także nie pokazuje w sumie nic bardziej znaczącego. Macie tutaj szybki montaż poszczególnych scen z konkretnych miejsc. Myślę, że omawianie tego nie ma zbyt wiele sensu. Warto natomiast omówić jeden plik, który przedstawia przyjście Shaye do Hollywood. No, czyli najprościej mówiąc, wyjście Shaye na miasto. Przede wszystkim żadnego lore tutaj nie ma, ale to chyba mogliście już przyzwyczaić, że żaden z filmików z tej płyty nie ma żadnego lore. W każdym razie to właśnie z tego filmu pochodzi kilka tych ikonicznych klatek z tych filmów o Shaye, które bardzo zwajralowały się w internecie. Chociażby Shaye na wózku inwalidzkim pochodzi właśnie z tego filmu. Ponadto miejsce w nim ma najbardziej multiwersalny crossover ever, ponieważ Shaye Saint John steamowała się ze Spider-Manem. Więc wiecie, od razu podbija jej to punkty fajności o 50%. No i w sumie, jakby to powiedzieć, to jest całość twórczości Erika związanej z Shaye Saint John. Jakie to było, stary, nudne. Boże, to jest najgorsze ARG, które nawet nie jest ARG, ale ludzie stwierdzili, że to ARG, jakie widziałem w życiu. Może to i jest projekt artystyczny, ale nazywanie czegoś projektem artystycznym nie usprawiedliwia tego, że coś jest słabe albo źle wykonane. W tym przypadku może to jest projekt artystyczny. Tego naprawdę nie neguję, ale w mojej opinii jest słabo wykonany, jest nudny i po prostu nieinteresujący. I nawet jeżeli ma jakieś głębsze znaczenie, do którego przejdziemy trochę później, to naprawdę ciężko je zrozumieć przez to, w jak marny sposób jest to wszystko wykonane. No i w tym momencie możemy przejść do jeszcze jednego tematu powiązanego z Shaye Saint John, a mianowicie do jej strony internetowej, i to jest totalny rabbit hole po prostu. Bo macie stronę shaysaintjohn.net i ona jest tak pokręcona, tam jest tyle różnych rzeczy, jakichś shitowych totalnie, że aż ciężko się za to zabrać w taki logiczny sposób, żeby dojść do jakiegoś lore, które faktycznie się tam znajduje. I nawet jedną z rzeczy pokażę wam pod koniec tego filmu, bo będzie naprawdę tego warta. Ale popatrz na to chociażby. Gościu kopie dosłownie przez godzinę po tej stronie i nawet nie dochodzi do końca. To jest... ja nie wiem, stary, nie? Sama strona istniała sobie przez pewien czas, ale została usunięta w 2009 roku, w związku z czym musimy opierać się o materiały archiwalne. No, ewentualnie możesz dostać się na nią poprzez Wayback Machine, co w sumie jest praktyczniejsza. I jakby to powiedzieć, strona shaysaintjohn.net to jest strona typu kopalnia, na której spędzić możesz wiele godzin, zagłębiając się w różne rozgałęzienia linków, które prowadzą do coraz kolejnych podstron i jeszcze dalszych podstron i jeszcze dalej. To jest trochę taki iceberg, tylko on jest totalnie nieciekawy. Dla przykładu, kiedy była chociażby strona Welcome Home, to też było takie coś, że przechodziłeś ze strony do podstrony i do kolejnej podstrony i to budowało lore i było fajne. Tak, tutaj masz coś podobnego na większą skalę, ale o wiele mniej interesujące. W kwestii lore to po prostu Shaye puszczała tutaj jakieś swoje zdjęcia, jakieś swoje filmy, jakieś swoje wpisy. Jakbyś nie mogła założyć Twittera, ale wtedy chyba nie było Twittera. No, albo było, albo go nie było. Na przykładu jeden z materiałów, który przechodzi przez pewne zakamarki strony Shaye Saint John, trwa godzinę. I chociażby na samej stronie macie zdjęcie Shaye Saint John, kiedy była jeszcze dzieckiem, i wyglądała tak. Tutaj obok jest jej matka najpewniej. Generalnie sam na tą stronę nie wchodziłem i raczej radzę wam tam też nie wchodzić. Zarchiwizowane pozostałości po tej stronie nie są jakieś bezpieczne moim zdaniem i często nawet w tle może wam się pobrać jakiś plik, jak chociaż widzimy to na tym filmie. I być może tylko przesadzam i tak naprawdę jest on w 100% bezpieczny, ale z drugiej strony wolałbym nie ryzykować utraty swojego komputera albo jak ściągnięcie jakiejś kopalni bitcoina, nie? Sam radziłbym wam nie wchodzić na tą stronę, sam również nie będę tego robił, aczkolwiek na necie macie właśnie ten godzinny film, gdzie jakiś śmiałek po prostu ją eksploruje. Jeżeli będziecie kiedyś tego chcieli, może, tak jak będzie mi się bardzo chciało, bo póki co nie mam takiego zapału, może zrobimy kiedyś streamka z przeglądania tej strony, ale z mojego starego, zepsutego laptopa, którego nie będzie mi szkoda, jeżeli coś się z nim stanie po wejściu na tą stronę. Ale to jeżeli będziecie bardzo tego chcieli, dajcie znać o tym w komentarzach, a może coś takiego zorganizujemy, ale najpierw będę musiał się do tego trochę dokładniej zabrać. To, o czym wam powiedziałem, to trochę taki zarys tej strony, no straszny gówno, krócej mówiąc. No. Zanim przejdziemy do absolutnego podsumowania wszystkiego, o czym tutaj powiedziałem, mamy jeszcze jedną ważną rzecz do opisania, mianowicie dokument Larry'ego Wessela, czyli właśnie Eric and Shaye, i on też zdradzi nam trochę więcej niż nawet sama jego twórczość. Sam film można obejrzeć w internecie legalnie za $35. Sam Wessel stwierdza, że jest to bardzo szokująca i zaskakująca rzecz, która wchodzi głęboko w piękny umysł Erika Fourniera i pokazuje rzekomo coś świetnego. I czy obejrzałem ten film? Nie. To wszystko wygląda jak trochę mroczniejsza część internetu, w którą absolutnie nie chcę się zagłębiać. Nawet patrząc na to, że strona Wessela to weselmania.bigcartel.com. Poza tym, kiedy twój film na twojej stronie, gdzie masz wpłacać hajs, jest reklamowany czymś takim, to nie wydaje mi się to być zbyt bezpieczne. Oczywiście, może gadam głupoty, może po prostu jest, ale szczerze samemu jakoś takoś wolałem nie ryzykować. W każdym razie na necie dostępna jest recenzja przemyślenia gościa, który obejrzał ten film. Hi everybody and welcome to another episode of... I szczerze, patrząc na ziomka, to przypomina mi się... O, teraz to jest 4 gigaca! Tak, przepraszam, musiałem. I z jego wypowiedzi wychodzi na to, że ten cały film dokumentalny to totalnie nie jest nic specjalnego. W jego filmie znajduje się kilka przebitek na ten dokument i to wygląda dosyć słabo. Nawet pomijając fakt, że ten przerywnik jest abuzowany w tym filmie kilkadziesiąt razy, więc wiadomo, jak irytujące robi się to po 53 albo 5. Ponoć sam dokument nie jest nie wiadomo jaki, nie otwierać nagle głowy na inne spojrzenie na Erika, no raczej wychodzi na to samo. W sumie tak szczerze nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć, bo to dokładnie wszystkie rzeczy, jakie kiedykolwiek z Shaye Saint John powstały. Podsumowując, godzina 45 wszystkich nagrań stworzonych przez Erika, plus ten trochę ponadgodzinny dokument. A osobiście uważam, że to absolutnie nie jest totalnie nic ciekawego, nic nadzwyczajnego, nic interesującego. Dodam tylko, że w 2017 roku pojawił się jeszcze fejkowy wywiad z Shaye Saint John, no, który wyglądał w miarę okej, w miarę legitnie, ale był fejkowy. Więc dla waszej informacji, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek pokaże wam ten film i powie wam, że to jest prawdziwa Shaye Saint John, która wraca po latach, to powiedzcie, żeby palił gumę, bo to nieprawda. Na necie znajduje się jeszcze jeden film sprzed 12 lat, który pokazuje tour po chacie, w której Shaye Saint John była nagrywana. No generalnie wszystko zgadza się na tyle, że to raczej jest dokładnie ta sama chata. No i okej, skoro już podsumowane mamy wszystko, co można było podsumować, przejdźmy może do jakiejś teorii bądź wyjaśnienia tego, co Shaye Saint John chciała nam przekazać. Na przestrzeni lat wokół tego zagadnienia pojawiło się naprawdę sporo różnych teorii i w sumie to wykluczając te, które absolutnie się ze sobą wykluczają, to większość wali do tej samej bramki. Ogólnie moim zdaniem Shaye Saint John pokazuje taką zniszczoną gwiazdę Hollywood oraz poniekąd, biorąc trochę z teorii Tuva, różne nadużycia i wykorzystywanie osób z tej branży, w tym również dzieci. Zacznijmy może od tego, że sama historia o wypadku Shaye Saint John jest tylko i wyłącznie metaforą. Oczywiście w samej serii wcale nie musi tak być, a Shaye Saint John to po prostu postać, która właśnie takowy wypadek przeżyła. Aczkolwiek kiedy patrzymy na całość już pod kątem analizy, to raczej staje się to metaforą swoistej zmiany. Kiedy Shaye jest osobą stawiającą swoje kroki w Hollywoodzie, patrzącą tylko i wyłącznie na siebie, co zresztą widzimy na filmach, osobą, której zależy głównie na tym, żeby wyglądać dobrze, na makijażu, a całą resztę ma w sumie gdzieś. Same części manekina, które sprawiają, że ta staje się czymś więcej, mogą przypominać rzeczy, które sprawiają, że ta staje się pod własnym kątem widzenia kimś lepszym i po prostu lepszą gwiazdą w Hollywood. Sama Shaye na jednym z filmów przyznaje, że ma chorobę psychiczną, sama bardzo często denerwuje się, jeżeli coś nie idzie po jej myśli, jeżeli pojedyncze, nawet bardzo błahe sprawy są przeciwko niej. Sama Shaye wydaje się być kreowana na gwiazdę, która jest niezwykle wyniszczona przez branżę, przez przemysł filmowy, przez Hollywood. Sama ponadto poniekąd kreuje się na osobę bogatą, która żyje w świetnych warunkach jako właśnie gwiazda Hollywood, ale tak naprawdę filmy kręcone są w bardzo zabałaganionym, normalnym domu. W jednym z triggerów dowiadujemy się o rzeczy znanej jako Kitty Candy. Najpewniej są tu jej leki, medykamenty, które ta spożywa w walce ze swoją chorobą. Ale co do samej metafory, więcej opowiem wam za chwilę. I to właśnie tutaj pojawia się cała ta metafora. Shaye wcześniej była zupełnie normalną osobą, która żyła życiem każdego normalnego człowieka, aczkolwiek została pochłonięta przez wykorzystującą ją branżę, przez co sama się zmieniła. To właśnie pochłonięcie ją przez branżę jest odzwierciedlone wypadkiem z pociągiem, a ulepszanie swojego nowego ja częściami manekina, żeby wyglądać normalnie, jest po prostu zmienianiem siebie, aby jakoś przeżyć w nowej rzeczywistości, w której jesteś pochłaniana przez branżę, która wykorzystuje cię na każdym kroku, przez co wyniszczasz się psychicznie i fizycznie. Uważam, że jeżeli mielibyśmy już wchodzić na to pole, to to jest prawdziwy meaning Shaye Saint John. Aczkolwiek tu sam zwrócił jeszcze uwagę na kilka ciekawych rzeczy, przede wszystkim na wykorzystywanie dzieci, które są w całej tej fabule pokazane jako lalki, takie jak Kiki. Zauważcie, że lalki te głównie są właśnie dziećmi, tylko że one są w często bardzo złym stanie. Kiki na przykład jest spalona z jakiegoś powodu. Ponadto co oznaczają te wstawki z teledysków, które właśnie do dzieci się odnoszą? Brzmią dość... albo na maksa obrzydliwie. Otóż męski głos mówiący ściągnij spodnie, zwracający się do kogoś rack and muffin, czyli w definicji dziecko w potarganych, brudnych ubraniach. Gdzieniegdzie pojawiają się także inne bardzo ciężkie i obrzydliwe poszlaki w tym kierunku, które wskazują na wykorzystywanie ludzi w branży filmów dla dorosłych. Również mowa tutaj o dzieciach i naprawdę nie chcę po prostu przechodzić przez wszelkie tego typu poszlaki. Pokażę jedną najważniejszą. Jest to obrazek, który jest dostępny na stronie oraz pojawia się w jednym z triggerów i mamy tutaj następujący tekst. Kiki jest nową Shirley Temple, przynajmniej w Kuala Lumpur. Jej screen test był wyśmienity. Sama Shirley Temple była dziecięcą gwiazdą i tą jedną z najsłynniejszych. Była urodzona w 1928 roku i właśnie ze względu na swój młody wiek oraz na branżę, w której się odnalazła, doświadczyła najgorszej przemocy fizycznej i seksualnej. O wszystkim pisze chociażby w swojej autobiografii Dziecięca Gwiazda i autobiografia z 1988 roku. Opisała okropne sytuacje, w których znajdowała się jako dziecko, sytuacje z case'u wykorzystywania seksualnego dzieci, aczkolwiek pozwólcie, że nie będę dokładnie cytował wam konkretnych rzeczy, bo są po prostu zbyt okropne. W każdym razie, łącząc ten case z Kiki, która ma właśnie przedstawiać dziecko, dodając do tego także kilka postronnych postaci oraz samą Shaye Saint John i to, co o niej powiedziałem, wychodzi na to, że cała seria może pokazywać wykorzystywanie ludzi dorosłych oraz dzieci przez przemysł filmowy, w tym także przemysł dla dorosłych. Jest to totalnie ryjący czachę i ciężki temat, o którym w sumie dalej nie chce mi się mówić. Po prostu zostawmy to, ale jest to trudne. Równie dobrze może okazać się, że Eric nie miał żadnej większej myśli powiązanej z tworzeniem tego projektu i żadnego głębszego znaczenia to on nie ma. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, chętnie poczytam wasze teorie. I w mojej opinii właśnie w ten sposób prezentuje się cała historia Shaye Saint John. Opowiada ona o wykorzystywaniu ludzi, dorosłych oraz dzieci w przemyśle filmowym również w przemyśle filmowym dla dorosłych. Jest to ciężki, trudny temat, ciężko się o tym mówiło. Jeżeli chodzi o kwestię strasznej postaci z internetu, to moim zdaniem Shaye Saint John rozczarowuje. Totalnie, bo po wejściu w tej kasety, triggery i tak dalej, to okazuje się strasznym shitem i szajsem. I trochę ciężko było mi to oglądać, szczerze mówiąc, podczas robienia tego filmu, ale to już może zostawmy, ważne jest to, co udało nam się zrobić. Póki co w tym filmie to było na tyle. Eric, czego by nie mówić o jego twórczości, na pewno był ciekawym twórcą i stworzył coś, na co pewnie cała większość z nas nigdy by nie wpadła. Pokój jego duszy niech spoczywa w pokoju. Pamiętajcie, że materiał ten był inspirowany materiałem Tuva, do którego link macie w opisie. To przecież trzeba wstawiać link do inspiracji w opisie filmu. No chyba że kopiujesz i wstyd. Tak czy tak wpadnijcie na mojego Instagramka, linka macie w opisie.